Festiwal Żubra wystartował w 2012 roku. Od tego czasu jest ważnym wydarzeniem muzycznym na mapie regionu. Dobrze, że w końcu są imprezy, bo brakuje tego tutaj w powietrzu i w ogóle wszędzie, nie? Ludzie mogą wyjść, pobawić się w końcu w Mirosławcu. Dobrzy wykonawcy są zawsze jakieś zespoły znane i dobre. I tak było tym razem. Na scenie pojawił się zespół Enej, który sławę osiągnął 11 lat temu, kiedy to Festiwal Żubra wystartował. Przed publicznością wystąpili też chłopcy z Placu Broni oraz Krzysztof Cugowski z największymi przebojami Budki Suflera. Ale ten festiwal to nie tylko uczta muzyczna. Impreza ma popularyzować żubry. Nasz region jest bogaty w te zwierzęta. Często można je zobaczyć nawet podczas leśnych wędrówek, jak gdzieś w leśnej kniei chodzą. A to za sprawą Dzikiej Zagrody, która dba o odtworzenie populacji tych majestatycznych zwierząt. Przez pełne 365 dni w roku tymi żubrami się zajmuje, a od niedawna również rysiami. Także to wszystko gdzieś znalazło swoje takie naturowe brzmienie jako Festiwal Żubra, który już bez przeszkód powróci za rok, a Dziką Zagrodę w Jabłonowie można odwiedzać niemal codziennie. Żubry i rysie są tam na wyciągnięcie ręki.